czyli swoją ofiarę i cierpienie, zbawczą ofiarę Chrystusa. Właśnie 24 marca, święto ustanowione w 2018 roku, świętujemy Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów w czasie II wojny światowej, w czasie tej strasznej, ciemnej godziny terroru, śmierci, przemocy, nienawiści. Hołdzie obywatelom polskim, tak czytamy w ustawie ustanawiającej to święto, bohaterom, którzy w akcie heroicznej odwagi niebywałego męstwa, współczucia i solidarności międzyludzkiej wierni najwyższym wartościom etycznym, nakazom chrześcijańskiego miłosierdzia oraz etosowi suwerennej Rzeczypospolitej Polskiej ratowali swoich żydowskich bliźni od zagłady zaplanowanej i realizowanej przez niemieckich okupantów. Ponad 7 tysięcy naszych rodaków, w tym Józefa i Wiktoria, Józef Wiktoria Ulmowie, ta rolnicza, zwykła rodzina spod Łańcuta, uhonorowano tytułem Sprawiedliwych wśród narodów świata, spośród 27 tysięcy. To właśnie wiemy, że Polacy stanowią tę największą liczbę spośród 51 narodów. Tam właśnie uhonorowano największą liczbę procentową sprawiedliwych wśród narodów świata. To ci dzisiaj zapomniani bohaterowie, godni największej czci, upamiętnienia, chwały za te zbrodnie hitlerowskie, jakich doznali. Godni moralnego wywyższenia, a także zadośćuczynienia, jak mówił prezydent Andrzej Duda, także dzisiaj. To jest element naszej pamięci historycznej, ale to jest też wyznacznik chrześcijańskiej postawy największej miłości, kiedy ktoś oddaje życie za przyjaciół swoich. Polacy prześladowani za ten gest pomocy, odruchu serca, byli pozbawiani życia, byli prześladowani, byli wysyłani do obozów koncentracyjnych, byli mordowani razem z tymi, którym pomagano. Znane tę historię właśnie rodziny Ulmów, którzy wraz z siedmiorgiem dzieci i z ukrywanymi przez nich Żydami zostali zamordowani w sposób nieludzko okrutny. Wiemy, że najmłodsze dziecko, siódme, było w łonie matki, już w siódmym miesiącu ciąży. I zginęli także Polacy, ci właśnie zwykli opiekunowie, zwykli niezamożni rolnicy. Zginęli ci, którzy ratowali swoich współobywateli przez chrześcijański nakaz pomocy bliźniemu. To miłosierdzie było wielkim bohaterstwem. To właśnie ten dzień został ustanowiony, Dzień Ich Męczeństwa, Dniem Świątecznym. Ulmowie byli aktywni społecznie. Józef był znany lokalnie ogrodnikiem, pszczelarzem. Działał też w Związku Młodzieży Wiejskiej Wici, w którym był bibliotekarzem. I właśnie tej nocy żandarmeria niemiecka pod wpływem zdrady wydania przez jednego wraz z policją przybyła do domu. Najpierw zamordowano wszystkich Żydów, a wśród nich Gołdeł Grunfeld, Le Dietner z córką oraz Saula Goldmana i jego czterech synów. Zginęli także rodzice zamordowani na oczach dzieci, a później po kolei zamordowano kolejne dzieci: Stanisława, sześcioletnią Barbarę, pięcioletniego Władysława, czteroletniego Franciszka, trzyletniego Antoniego i półtoraroczną Marysię.
Wszystko na oczach woźniców zmuszonych do przewiezienia funkcjonariuszy z posterunku. Kiedy sołtys wezwany na miejsce, by posprzątać ciała, zapytał, dlaczego to uczyniono, dlaczego zamordowano także dzieci. Dowódca Dicken miał odpowiedzieć, żeby gromada nie miała z nimi kłopotu. W 1995 roku Instytut Yad Vashem uhonorował małżeństwo Wiktorii Józefa Ulmów tytułem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata. W 2010 roku prezydent Rzeczpospolitej Świętej Pamięci Lech Kaczyński odznaczył ich Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Wiemy, że trwał długoletni proces beatyfikacyjny, który zakończy się wyniesieniem na ołtarze całej rodziny, łącznie z nienarodzonym dzieckiem. To pierwsza w historii Kościoła sytuacja, kiedy dziecko w łonie matki zostanie ogłoszone błogosławionym, wyniesione na ołtarze. 10 września tego roku ma dokonać się, zgodnie z decyzją papieża Franciszka, akt beatyfikacji członków rodziny Ulmów. Drodzy, wiemy, że ta rodzina to tylko symbol, bo były tysiące tych, których upamiętnia chociażby dzisiaj Muzeum Woli, upamiętniające Polaków, czy tworzone są portale, tak jak Sprawiedliwi, o Polakach Sprawiedliwych, którzy znaleźli się uhonorowani przez Instytut Yad Vashem. I już mamy tysiące udokumentowanych historii pomocy w tych kolekcjach znajdujących się w różnych miejscach. Wśród nich byli także Izydor i Jarosława Wołosiańscy, którzy w Drohobyczu przy ulicy Staszkiewicza w piwnicy pod warsztatem trzymali przez 22 miesiące, ukrywali aż 39 Żydów, wśród także dzieci. Udało się uratować, doczekać wejścia Armii Czerwonej w straszliwym stresie, bo w czasie dnia pracowali tam Niemcy i nawet dzieci potrafiły zrozumieć sytuację, nie płakać, nie krzyczeć, choć jedna z rodzin żydowskich żądała wydalenia tych, którzy nie mieli już pieniędzy, aby kupować żywność. Tych udało się uratować i również zostały ich imiona wpisane, Izydora i Jarosława Wołosiańskich, do tej listy sprawiedliwych, choć Izydor nie doczekał przyjęcia dyplomu i orderu. Właśnie w Drohobyczu tam uratowano około 76 osób, co najmniej 46 Polaków i Ukraińców przechowywało w gospodarstwach domowych tych, których skazano na śmierć. Instytut wyróżnił wielu, chociażby tych znanych, ale też nieznanych, których ratowała chociażby organizacja Żegota, jedyna w Europie organizacja instytucji państwowej, która ratowała prawa w obronę Żydów, Rada Pomocy Żydom Żegota. I mamy udokumentowane, że w tym czasie Polacy uratowali od 30 do 120 tysięcy Żydów. Te dane są nieścisłe, ponieważ dokumenty zaginęły, zostały niszczone. Tę liczbę nieprecyzyjnie określa się także jako liczbę między 50 a 70 tysięcy. To głównie ludzie świeccy, nie tylko instytucje, to ludzie dobrego serca podejmowali ten potężny wysiłek. Większość uratowanych była właśnie przechowywana przez osoby prywatne. Ale byli też tacy jak Irena Zendlerowa, która w przebraniu pielęgniarki nosiła jedzenie, pieniądze do getta, organizowała akcję przemycania dzieci żydowskich. Szacuje się, że Żegota, która
powstała w 1942 roku z inicjatywy m.in. Zofii Kossak-Szczuckiej, uratowała w tym czasie tysiące istnień ludzkich. Te dane są do dzisiaj badane, są jeszcze nieścisłe, ale właśnie ten czas czarnej godziny pozostaje w naszej pamięci, właśnie dzisiaj wspominamy, bo to ci, którzy byli nie tyle bohaterami, ale jak mówiła jedna z uratowanych w Drohobyczu przez połosiańskich Żydówek, mówiła, oni nie byli bohaterami, oni byli nad ludźmi, podejmowali ten nadludzki wysiłek w Polsce, gdzie była Polska, jak wiemy, jedynym krajem, gdzie za nawet podanie żywności Żydowi groziła śmierć na miejscu, nie mówiąc już o przechowywaniu, ratowaniu Żydów. Drodzy, dzisiaj w Ewangelii słyszymy, że Żydzi usiłowali zabić Jezusa. I do dzisiaj niestety człowiek zabija drugiego. Trwamy w czasie, kiedy za naszą wschodnią granicą codziennie giną ludzie, giną dzieci, giną cywile. Człowiek zabija człowieka, ponieważ odbiera mu boskie pochodzenie. Nie uznano w Chrystusie godności Syna Bożego, Syna Człowieczego. Człowiek nie uznaje w drugim człowieku boskiego pochodzenia. A przecież takie pochodzenie mamy. Czyż nie wiecie, że bogami jesteście? Od Boga wyszliśmy i do Niego zmierzamy. Kiedy człowiek z powodu przynależności do Chrystusa w XX wieku zamordowano około 45 milionów chrześcijan. Człowiek człowiekowi staje się wilkiem. Człowiek odziera go z godności Bożej. I tak może dziać się także dzisiaj. Dlatego wspominamy tych, którzy potrafili w drugim człowieku zobaczyć brata, zobaczyć godność chrześcijanina, godność dziecka Bożego. Bo tylko wtedy możemy być uczniami Jezusa, który przyniósł nam prawo miłości, który zjednoczył się z każdym z nas, który nam powiedział, że cokolwiek uczyniliśmy jednemu z tych najmniejszych, jemu samemu uczyniliśmy. Dlatego chcemy, oddając cześć tym bohaterom, starać się ich naśladować, starać się nikogo nie krzywdzić, nie budować podziałów, nie osądzać, nie potępiać, choćby z powodu tego, że ktoś jest innej rasy, innej narodowości. Tak jak czynili to naziści, drugi człowiek był pod człowiekiem, był nie człowiekiem, nie był czystej rasy. Dzisiaj może też się to powtarzać. Dlatego Chrystus przypomina nam, jak wielką godnością jesteśmy obdarowani, włączeni do boskiego rodu, do rodziny samego Boga Trójcy Świętej, do wspólnoty Kościoła. Jestem ukochanym dzieckiem Boga, ukochanym synem, ukochaną córką. O tym chcielibyśmy pamiętać. Panie, serce nam daj.